Może to polegać po prostu na tym, że jeżeli ktoś dostanie maila od osoby, która jest podejrzana, to już w ramach tego może rozpocząć się proces inwigilacji wobec osoby, którego tego maila dostała. Czyli jestem osobą niewinną, dostaję maila na przykład od pana Stonogi, a to się niestety może każdemu z nas zdarzyć, i w tym momencie zaczynają sprawdzać całą moją pocztę jedną, drugą, co robię w internecie. No cześć Rysiu, Petru, jak błysnąłeś. No słuchaj, odcięty na plecie platformowej. Ty sobie mordy z Stonogą nie wycieraj, bo w tą mordę to ci napluć można. Chcesz złapać cię pod sejmem, nachalać ci w ryj, w kurwę jebane ty kondonie? Morda tam kurwa, siedzieć w tym sejmie i kraść dalej, skurwysyny. Wy wszyscy tam kurwa jesteście warci siebie. No, miłego dnia, skurwielu.